Witam ponownie, Piotr Nisztor. Oglądają Państwo cały czas Telewizję Republika, telewizję, której, no właśnie, boi się Donald Tusk. I to pytanie do mojego gościa, Michał Jelonek, Telewizja Republika, właśnie. Dzień dobry, Piotrze, dzień dobry Państwu. Donald Tusk, premier polskiego rządu, bardzo niechętnie rozmawia z Telewizją Republika, ale okazuje się, że zostałeś odrzucony, jeśli chodzi o dziennikarzy, którzy mogli wziąć udział w konferencji szefa rządu. Po raz kolejny mamy przykład tej wspaniałej, uśmiechniętej Polski, Polski otwartej na dziennikarzy, bo tak płynęło z tych zapowiedzi jeszcze ówczesnej opozycji, że kiedy zmieni się władza, to nowy Sejm, nowa władza będzie otwarta na dziennikarzy. No i widzimy, jak wygląda to w praktyce. Po raz kolejny Donald Tusk i koalicja 13 grudnia boi się tych pytań, które zadaje Telewizja Republika, jak diabeł święconej wody, unika tych pytań. Konferencja była bardzo ważna, bo to była konferencja dotycząca tych protestów rolniczych, które na bieżąco Państwo mogą śledzić w Telewizji Republika. No właśnie, jakie pytania chciałeś zadać premierowi Tuskowi? No przede wszystkim, czy poprze postulaty rolnicze? To są dwa główne. Pierwszy z nich, rezygnacja z Europejskiego Zielonego Ładu, tej polityki Green Dealu, i drugi dotyczący embarga na towary rolno-spożywcze, które wpływają z Ukrainy. To nie są pytania, które wydawałoby się, jakby niektórzy mogli powiedzieć, pytania z tezą. Jasne, konkretne, ważne pytania do szefa rządu. Pytania zasadnicze, pytania te, które dzisiaj kierują także rolnicy protestujący. No ale Donald Tusk po raz kolejny uchyla się od tych odpowiedzi na być może trudne, niewygodne pytania. Chodziło o to, żeby kartel medialny się domknął, by nie było mediów, które dzisiaj koalicji 13 grudnia potrafią zadać niewygodne czy trudne pytania. No ale na szczęście, szanowni państwo, jest Telewizja Republika, my te pytania zadajemy i panie premierze, my nie przestaniemy ich zadawać, cały czas będziemy obecni na tych konferencjach. Ja, szanowni państwo, Piotrze, dostałem SMS-a 12:10 z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów o tym, że mój wniosek o akredytację na udział w wydarzeniu, czyli tym szczycie rolniczym, na którym będzie premier Donald Tusk, został odrzucony. No ale to nie jest jedyna kontrowersja związana z tym, jak wyglądają konferencje obecnych członków rządu Donalda Tuska, bo są też sytuacje, w której telewizja publiczna, no, w dziwnym trafem przerywa transmisję w momencie, kiedy Telewizja Republika zadaje pytania. To sytuacja, która dosłownie przed chwilą się praktycznie wydarzyła. Jak to wyglądało? Przyjechałem tutaj do studia prosto z konferencji, która odbyła się w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego. Na tej konferencji obecny wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, i zadałem bardzo konkretne pytanie dotyczące tego, czy obecne kierownictwo Służby Kontrwywiadu Wojskowego, czy to są tak naprawdę odpowiedni ludzie do kierowania tą służbą, biorąc pod uwagę, że zarówno pułkownik Dusza, jak i generał Stróżyk brali udział w tworzeniu, no, byli architektami tej umowy o współpracy Służby Kontrwywiadu Wojskowego z rosyjską FSB. No i wówczas dziwnym trafem, szanowni państwo, Neo Telewizja Publiczna, w momencie, kiedy ja to pytanie zadałem, ucięła sygnał, przerwali transmisję, powiedzieli, że to koniec konferencji pana wicepremiera Kosiniaka-Kamysza. Nieistotne pytania. Dla widocznie telewizji Neo, Telewizji Polskiej, te pytania są nieistotne, ale to są pytania, które oczywiście również zadajemy w imieniu Polaków, bo chodzi tutaj o bezpieczeństwo państwa polskiego, bezpieczeństwo nas wszystkich w obliczu zagrożenia, które cały czas mamy ze strony Rosji. No, ale przynajmniej Rosji. Władysław Kosiniak-Kamysz wpuścił Telewizję Republika na konferencję. A to nie zawsze się zdarza, bo jego kolega z rządu, czyli podpułkownik Bartłomiej Sienkiewicz, wprost powiedział, zapowiedział to oficjalnie, publicznie, że nie będzie jak nas państwo wpuszczał. Chcieliby zobaczyć, to jest dokładnie ta wiadomość, którą otrzymał Michał Jelonek właśnie od premiera, znaczy od urzędników. No, z kancelarii premiera. Z kancelarii prezesa Rady Ministrów. No właśnie, Bartłomiej Sienkiewicz, podpułkownik Bartłomiej Sienkiewicz, jako pierwszy zamknął drzwi przed Telewizją Republika. W jego ślad, jak widać, poszedł Donald Tusk. Czy możemy się spodziewać, że także inni ministrowie również te drzwi będą zamykać? A ja tylko powiem, że Barbara Nowacka, i tu do państwa również informacja, nie odpowiada mi na pytania dotyczące tego, co deklarowała w oświadczeniu majątkowym. Okazuje się, że minister edukacji narodowej deklaruje, no, przychody z niewiadomego źródła w swoim oświadczeniu majątkowym. Ja zapytałem się tylko, z jakiego źródła do dzisiaj. Od 2 tygodni bodajże nie mogę się doczekać odpowiedzi. No, z czego to wynika?
To wynika z tego, że politycy koalicji 13 grudnia panicznie boją się tych odpowiedzi, albo unikają, albo wymijająco odpowiadają. Przywołałeś przykład pani minister Barbary Nowackiej. Byłem także na konferencji prasowej. Tam zadawałem pytania. To pani minister z dużą nerwowością próbowała odpowiadać, że to nie jest temat konferencji. Tak, ale jakby konferencja służyła do zadawania tylko jednego konkretnego pytania. Daleko nie trzeba szukać. Dzisiaj Gazeta Polska codziennie, mój artykuł, proszę bardzo, jakby państwo mogli tutaj zobaczyć. Nie płaci nauczycielom, rozmawiał z szefową MEN o edukacji. Chodzi o jednego z wójtów gminy, w jednej z gmin na Kaszubach, który, jak się okazuje, został skazany za niepłacenie pensji za nadgodziny. Ponad 5 tysięcy nadgodzin, jakie wykonali nauczyciele właśnie w jednej z gmin na Kaszubach podczas pandemii koronawirusa. Ponad 5 tysięcy nadgodzin. Wójt tejże gminy nie zapłacił za tą pracę. Został skazany za to prawomocnym wyrokiem. Do dzisiaj zresztą te pieniądze nie zostały wypłacone. A pani minister edukacji narodowej, która tak mocno mówi o tym, że trzeba wspierać nauczycieli, spotkała się z nim i rozmawiała o edukacji. Przypadek? Przypadków nie ma. Jeszcze jeden kolejny, o którym możemy powiedzieć, i to dosyć istotny. Szanowni państwo, konferencja prasowa ministra Sikorskiego. Tam również usiłowałem zadać pytanie. Nie uniemożliwiono mi skierowanie tego pytania do ministra Sikorskiego. Ja po konferencji prasowej zresztą nagrałem to telefonem. Zapytałem rzecznika MSZ-u, pana Wrońskiego, notabene byłego dziennikarza Gazety Wyborczej, czy to będzie już praktyką, że inne redakcje mogą zadawać po 3 pytania, szanowni państwo, Telewizja Republika ani jednego, to z rozbrajającą szczerością i szyderczym uśmiechem rzecznik MSZ-u powiedział mi, że to będzie dobra praktyka, by Telewizja Republika nie zadawała pytań. Dziennikarz Gazety Wyborczej, Paweł Wroński, człowiek, który dzisiaj jest rzecznikiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych, rzecznikiem Radosława Sikorskiego, człowieka, który był bohaterem, czy jednym z bohaterów serialu Reset, opisującego relacje między Polską a Rosją w okresie rządów Donalda Tuska, i to zbliżenie, to poklepywanie się po plecach i wspólne inicjatywy, o których mogą państwo cały czas w Telewizji Republika oglądać. I przede wszystkim informujemy na ten temat, kim są ci, którzy dzisiaj sprawują władzę w Polsce. A tymczasem bardzo dziękuję. Michał Jelonek, pięknie, Telewizja dziękuję. Republika. Miejmy nadzieję, że Donald Tusk wreszcie zacznie wywiązywać się z tego, o czym mówił, czyli że dziennikarz każdej stacji będzie nie tylko uczestnikiem konferencji, ale będzie również tym, który będzie mógł zadać pytanie i będzie mógł otrzymać na te pytania odpowiedź. Miejmy nadzieję, że szef rządu nie boi się Telewizji Republika. Miejmy nadzieję, ale na razie sytuacja wygląda zgoła odmiennie. Donald Tusk tych pytań się zwyczajnie boi, ale jeszcze raz, panie premierze, to jest apel do pana. My będziemy te pytania panu i pańskim kolegom z rządu zadawali. No właśnie. Bardzo dziękuję, Michał Jelonek. A my, szanowni państwo, zapraszam do śledzenia w dalszym ciągu Telewizji Republika. Wracamy dosłownie za moment. Kolejni goście, kolejne komentarze, kolejne tematy. Dzień dobry państwu. Dobra, poczekaj. Dobra. No właśnie, a za chwilę Miłosz Manasterski z Agencji Informacyjnej, z którym również porozmawiam o Barbarze Nowackiej, minister edukacji narodowej, i innych bardzo ważnych, istotnych tematach, jak kwestia rolników, protest rolników i zachowanie premiera Donalda Tuska wobec Telewizji Republika. Dzień dobry, witam serdecznie. Witam serdecznie, panie redaktorze. No właśnie, kwestia tego, że Donald Tusk, a raczej Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, czyli jego urzędnicy, odmówili wydania akredytacji Telewizji Republika na konferencję dotyczącą rolników. Jak pan to komentuje? No, trzeba pamiętać, że Telewizja Republika jest w tej chwili wiodącym medium informacyjnym w Polsce. Jedną z największych telewizji w ogóle. Gratuluję zresztą tego sukcesu, tego wielkiego wzrostu oglądalności, na który państwo zapracowaliście. I w związku z tym nie jest to medium niszowe, nie jest to jakaś dzielnicowa gazeta czy lokalna kablówka. Chociaż uważam, że lokalna kablówka i każde najmniejsze medium również, jeżeli jest w stanie wysłać korespondenta na rozmowę w KPRM-ie, na konferencję
konferencję prasową, na pewno powinna być wpuszczona. Chociaż powtórzę, nie mówimy o medium niszowym, mówimy o potężnym medium z ogromną widownią, więc jest to przede wszystkim okazanie lekceważenia tej widowni, tym Polakom, którzy oglądają telewizję Republika, ale niewątpliwie jest to też obawa przed tymi pytaniami, obawa przed dziennikarzami, którzy no, nie boją się zadawać bardzo trudnych pytań. Może teraz jest taka praktyka, że te pytania na przykład trzeba najpierw akceptować u rzecznika prasowego i dopiero potem się można pojawić na konferencji. Nie wiem, jak to w tym momencie wygląda, ale jest to bardzo niebezpieczne dla demokracji, jeżeli rządzący wybierają sobie, z kim chcą rozmawiać na konferencjach prasowych i w ogóle gdzie, kto jest w ogóle z ich punktu widzenia prawdziwym dziennikarzem, a kto na takie miano nie zasługuje. Ja chciałem zadać pytania między innymi minister Barbarze Nowackiej w związku z artykułem o tym, że spotkała się niedawno z samorządowcem, wójtem jednej z gmin na Kaszubach, który został skazany za to, że nie płacił nauczycielom za ponad 5 tysięcy nadgodzin, jakie ci nauczyciele wypracowali podczas pandemii koronawirusa. Do dzisiaj zresztą ów nauczyciele pieniędzy nie otrzymali, a Barbara Nowacka spotkała się z tym samorządowcem i rozmawiało o edukacji. Ja zapytałem się, czy wiedziała o tym, z kim się spotyka i że ten wyrok prawomocny w związku z działaniami wójta został w jego sprawie orzeczony. Nie otrzymałem żadnej odpowiedzi, zresztą podobnie jak na inne pytania wysłane Barbarze Nowackiej. No i tu pojawia się pytanie. Mówimy o ministrze edukacji narodowej, panie redaktorze. Jak to jest, że są ci, którym na pytania się odpowiada i ci, dla których no, już tej odpowiedzi nie ma. No też może dodajmy, że oczywiście pytania, jak sądzę, pan redaktor skierował do pani minister bezpośrednio, ale pamiętajmy, że pani minister ma sztab ludzi, którzy mogą przygotować odpowiedź na takie pytanie. To też trzeba wiedzieć, że politycy, kiedy są u władzy, no mają po prostu swoje zaplecze, więc na każde pytanie dziennikarza ta odpowiedź może być przygotowana przez ludzi, pracowników, rzecznika i później dopiero zaakceptowana przez ministra czy inną osobę pełniącą ważną funkcję. Więc tu nie można się zasłonić tym, że pani Barbara Nowacka no czasu nie ma, że ma jakieś inne zajęcia. Jest to generalnie niesłychanie ważne zadanie, informowanie mediów, ale także ważnym zadaniem mediów jest informowanie odbiorców. W związku z tym widzimy tutaj, bo to nie jest tylko ten przypadek, że prawdopodobnie chodzi o to, żeby Telewizja Republika utraciła zaufanie odbiorców, żeby nie miała tych informacji, żeby nie mogła zadawać pytań, żeby po prostu nie mogła odgrywać istotnej roli. Ale panie redaktorze, przepraszam, muszę wejść w słowo. To, co pan powiedział, trochę się uśmiecham, bo mówi pan o tym, że chodzi o to, żeby Telewizja i Republika nie miała informacji. No, ja się uśmiecham, bo jestem dziennikarzem śledczym i tyle osób, ile zgłasza się do mnie z obecnej władzy, przedstawicieli, no powiem szczerze, że może zaskakiwać, więc chyba nie wszystkim dzisiaj sposób funkcjonowania rządu Donalda Tuska się podoba. Nawet tym, którzy uczestniczą dzisiaj we władzy. No, jak rozumiem, skoro się tyle osób zgłasza do dziennikarza śledczego, znakomitego dziennikarza śledczego, jakim jest pan, no to myślę, że będzie dużo ciekawych materiałów i w Gazecie Polskiej, i w Telewizji Republika. Czekamy w takim razie na nie. Natomiast tak, oczywiście, że to bardzo wielu osobom nie odpowiada. Również tym osobom, które w jakiś sposób tą władzą dzisiaj współpracują, wspierają ją, ale widzą, że to nie są te standardy, nie są te zapowiedzi, które tak szumnie były ogłaszane, że teraz Polska będzie no nie tylko uśmiechnięta, ale przede wszystkim taka otwarta na wszystkich. Okazuje się, że ona jest otwarta tylko na tych, którzy po prostu również się uśmiechają do tej władzy. Po prostu to jest taka wymiana uśmiechów. Jeżeli ktoś pyta, jak wspaniałym jest pan ministrem, to może mu udzielić odpowiedzi, że no staram się, jestem naprawdę wspaniałym ministrem. Czy jak jeden z wiceministrów powiedział, że może wszystko. No akurat to była może dla niego trudna rozmowa, ale takie wyreżyserowane wypowiedzi, jak widać, są możliwe. A kiedy dochodzi do spraw trudnych, jak sprawa, o której pan wspominał, bo przecież nauczyciele, wiemy o tym, że nie są najlepiej zarabiającą grupą w Polsce. Jeżeli ktoś im odbiera pieniądze za nadgodziny, no to jest naprawdę skandaliczne i ministerstwo powinno się tym zająć, ale jak widać, nie chce się tym zająć. Nie chce się tym zająć w przededniu kolejnych dwóch wyborów samorządowych, w przededniu wyborów parlamentarnych. Mówi pan o tym, że uśmiechnięta koalicja Donalda Tuska, ale ta koalicja miała być nie tylko uśmiechnięta, ale też ekologiczna, a tu okazuje
okazuje się, że ten rząd, który miał być ekologiczny, zamawia limuzyny. Limuzyny, które wcale z ekologią nie mają nic wspólnego, a wręcz na przykład pani właśnie minister Barbara Nowacka i jej zastępcy mają jeździć bardzo, mówiąc w cudzysłowie, ekologicznymi samochodami o mocy 250 koni mechanicznych. Dlaczego rząd Donalda Tuska nie dba o środowisko i nie zamawia zeroemisyjnych aut dla rządu? To rzeczywiście bardzo dobre pytanie. Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że rząd zamawia limuzyny, bo generalnie im się skończyły limuzyny. Jest tak duży ten gabinet, zatrudniono tylu urzędników, chyba już co drugi poseł opozycji, znaczy byłej opozycji, obecnie rządzących, jest kimś w rządzie, więc musi mieć jakąś limuzynę. No i w tym momencie, jak widać, ci ludzie, którzy na co dzień używają wielkich, pięknych haseł, mówią o ekologii zielonej, zielonym ładzie, przyrodzie, ochronie środowiska, w praktyce ich to nie interesuje. Po prostu sami uznają, że samochody spalinowe jednak są wygodniejsze, pewniejsze, mają lepsze zasięgi. Natomiast zwykłych ludzi, no wiemy, że zmusza się do różnych pseudoekologicznych rozwiązań. Na tym polega między innymi cały Zielony Ład, który przecież politycy partii rządzącej popierają jak najbardziej w Brukseli i próbują go narzucić razem z Brukselą całej Europie. No właśnie, a propos Zielonego Ładu, to właśnie te zdjęcia, które państwo widzą, to zdjęcia z miejsca, gdzie ma być dzisiaj spotkanie Donalda Tuska z rolnikami. To dokładnie jest to spotkanie, na które nasz reporter Michał Jelonek nie otrzymał akredytacji w ramach uśmiechniętej, demokratycznej i praworządnej Polski. I właśnie pytanie do naszego gościa. Czego możemy spodziewać się po tym spotkaniu? Ja spodziewam się uśmiechu Donalda Tuska, jakichś uspokajających słów, bo wiemy, że on jest politykiem o bardzo dużej inteligencji, jeżeli chodzi o tego rodzaju występy publiczne, nawet w sytuacjach kryzysowych. Pierwsza strategia to Donalda Tuska to nie pokazywać się w momencie, kiedy jest sytuacja kryzysowa, a później właśnie opowiadać coś uspokajającego, bez żadnych konkretów oczywiście, bo te wymagałyby właśnie bardzo radykalnych działań na arenie unijnej. Takich działań po tym rządzie nie należy się spodziewać. Ten rząd przecież ma zobowiązania wobec Brukseli. Bruksela nie po to namaściła Ursula von der Leyen, przecież już wiele miesięcy temu namaściła Donalda Tuska na szefa rządu w Polsce. Nie po to, żeby on dzisiaj wywracał układ polityczny, który w Brukseli rządzi. Więc myślę, że będzie dużo takiej wody. Nie wiem, czy czystej, jak to ma być teraz w tej nowej telewizji publicznej, ale dużo wody spodziewałbym się ze strony rządu podczas tych rozmów. No właśnie, dużo wody. Zobaczymy, co będzie się działo na tym spotkaniu. Tak jak już państwu mówiłem, nasz reporter Michał Jelonek nie otrzymał akredytacji na to spotkanie. A naszym gościem cały czas Miłosz Manasterski. I pytanie o rolników jeszcze. Czy w takim razie istnieje dzisiaj w ogóle prawdopodobieństwo, że te postulaty, które są przez rolników przedstawiane, postulaty związane z wrzuceniem de facto Zielonego Ładu do kosza, są możliwe do spełnienia, czy też to lobby brukselskie jest tak silne, że jak walec przejedzie po rolnikach, zresztą nie tylko w Polsce, ale również w innych krajach Unii Europejskiej? Pamiętajmy, że Unia Europejska jeszcze nie jest superpaństwem. Już za chwilę, perspektywy historii, rok, dwa, trzy lata to jest chwila. Za chwilę może być superpaństwem i rzeczywiście wtedy będziemy bezradni jako Polacy. Natomiast dzisiaj jeszcze nie jest super państwo. Natomiast sami rolnicy sobie z tym nie poradzą. Tu jest potrzebny naprawdę nie tylko masowy protest wszystkich środowisk, których dotyka Zielony Ład, czyli tak naprawdę każdego z nas. My musimy zgłaszać swój sprzeciw, ale jest także potrzeba konsekwencja w tym sprzeciwie podczas wyborów i tych samorządowych i do Europarlamentu. Więc to już z tego wynika, że no, tak jak mówię, sami rolnicy swoimi protestami tylko mogą zasiać, a żniwa dopiero tak naprawdę w wakacje, kiedy dojdzie do jakiejś wymiany w Brukseli. Oby doszło do właśnie wymiany w Brukseli elit i na takie, które po prostu zaczną myśleć nie o interesie pewnych lobby, pewnych fabryk, które chcą coś produkować i sprzedawać, tylko tak naprawdę Europy i Europejczyków. My już dzisiaj na tle Stanów Zjednoczonych, jako Unia Europejska, jako nasza gospodarka, wypadamy naprawdę fatalnie. Rozwijamy się za wolno, mamy ogromne koszty migracyjne. Migracja powinna
przynosić dochód gospodarce. I tu musimy niestety postawić kropkę. Bardzo dziękuję. Miłosz Manasterski, Agencja Informacyjna, był moim Państwa gościem. Dziękuję również. A ja zachęcam Państwa do pozostania z Telewizją Republika. Już za chwilę serwis informacyjny, który poprowadzi Magdalena Bałkowiec.